Wojciech Słoń, witam Państwa serdecznie. Piłkarze Ruchu Radziąków, dzisiejszy rywal krakowskiej Wisły, mieli bardzo dobrą jesień. Wygrywali mecze, pokazywali bardzo dobry, ciekawy, efektowny futbol. Wiosnę piłkarze z Radziąkowa mają jednak nieco gorszą, nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania. Mimo to piłkarze Ruchu, jak powiedzieli mi kilka dni temu, chcą w Krakowie pokazać dobry, ciekawy, efektowny futbol. Chcą z liderem naszej ekstraklasy zremisować. Jeżeli to się uda, chcą również pokusić się o niespodziankę i wygrać z Wisłą Kraków tu, na jej terenie, na stadionie w Krakowie. Niespodziewanie kilka dni temu został urlopowany dotychczasowy pierwszy szkoleniowiec Ruchu Radziąków Andrzej Płatek. W dzisiejszym meczu przeciwko krakowskiej Wiśle zespół Ruchu poprowadzi jego asystent Jan Pietryga. Posłuchajmy teraz, co o czekającym nas spotkaniu sądzi szkoleniowiec Ruchu Radziąków Jan Pietryga i menedżer krakowskiej Wisły Zdzisław Kapka. Czeka nas bardzo trudne spotkanie. No, przyjechaliśmy powalczyć, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno jest to na dzień dzisiejszy najlepsza drużyna ligowa. Tabela o tym świadczy, przewaga 12 punktów. No jest to zdecydowany faworyt tego spotkania. No a my po prostu chcemy powalczyć, a co z tego wyniknie? Będziemy, można powiedzieć, mądrzejsi po meczu. Chcemy wygrać mecze. Wczoraj się ułożyło też pod nas, że w momencie zwycięstwa byśmy jeszcze zwiększyli przewagę nad rywalami, które by dało nam jeszcze większy krok, zrobilibyśmy do mistrzostwa i to najważniejsze. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli grać inaczej u siebie jak na zwycięstwo. To jest możliwe, że my strzelimy kilka bramek, jest możliwe, że Ruch strzeli kilka bramek. No, na pewno nie jest to zespół przyjemny do grania, jest to zespół bardzo ambitny. Zresztą pokazał to na Legii, gdzie grał jak równy z równym. Niektórzy nawet mówią, że mogli ten mecz wygrać i nikt na pewno nie złoży broni przed nami. Czy strzelimy kilka bramek? To ciężko powiedzieć. Na pewno nie staną, będą grać defensywy, bardzo głęboką defensywą. Jeśli by się udało strzelić szybko bramkę, no to może być różnie. Jeśli się nie, to możemy się męczyć do samego końca. Mamy nadzieję, że mecz dostarczy Państwu wielu niezapomnianych emocji. Piłkarze pokażą dobrą, ciekawą i co najważniejsze efektowną, obfitującą w gole grę. Składy zespołów przedstawią Państwu nasi komentatorzy, którym w tej chwili oddaję głos. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówi Artur Kulikowski i Marcin Grzywacz. Spotkanie Wisły Kraków z Ruchem Radziąków. Przypomnijmy, Wisła lider, Ruch Radziąków na miejscu siódmym. Teraz składy. W bramce Białej Gwiazdy oczywiście Artur Sarnat. Z numerem drugim Radosław Kałużny. Z trójką Bogdan Zając. Z czwórką Kazimierz Węgrzyn. Z numerem ósmym zagra Grzegorz Pater. Szesnastka to Grzegorz Niciński. Z dziesiątką Ryszard Czerwiec. Z jedenastką Tomasz Kulak, kapitan drużyny. Z numerem 15 Marek Zając. Z 21 Tomasz Frankowski. I z 27 Olgierd Moskalewicz. Trenerem jest oczywiście Franciszek Smuda. Tu są jeszcze rezerwowi, czyli Jakub Wierzchowski, Daniel Dubicki, Grzegorz Kaliciak, Sławomir Paluch i Ibrahim Sandej. I skład Ruchu Radziąków z numerem pierwszym Dariusz Klyta, z numerem drugim Wojciech Myszor, z trójką Tomasz Fornalik, z numerem czwartym Andrzej Wróblewski, z numerem piątym Marek Szymiński, z szóstką Czesław Wrześniewski, z siódemką Rafał Jarosz, z ósemką Grzegorz Bąk, z dziewiątką zagra Józef Rzymańczyk, z dziesiątką Marian Janoszka, z jedenastką Robert Sierka. Trenerem drużyny jest Jan Pietryga, ale tylko dlatego, że Andrzej Płatek jest urlopowany, chociaż on jest wpisany jako pierwszy trener w protokół. Z dwunastką rezerwowy bramkarz Andrzej Urbańczyk, z trzynastką Roman Cegiełka, z czternastką Wojciech Grzyb i z piętnastką Jacek Trzeciak. A z szesnastką jeszcze rezerwowy Damian Galeja. To już trzecie spotkanie, które transmitujemy dla Państwa ze stadionu Wisły Kraków. Poprzednie dwa, pierwsze spotkanie na tym stadionie na wiosnę, Wisła przegrała z Polonią Warszawa 1-3. W następnym meczu było już lepiej, wygrali Wiślacy 3-0. I teraz przed szansą kolejnego sukcesu przed własną publicznością. Pogoda nie najlepsza w Krakowie. Na trybunach zasiadło około 2000 widzów, ale i tak ci najwierniejsi sympatycy Białej Gwiazdy przyszli, aby obserwować i dopingować drużynę, która no, chyba już zmierza prosto po tytuł mistrza Polski. Tak, po wczorajszych porażkach Lecha Poznań i Widzewa Łódź wydaje się, że ta 12-punktowa w tej chwili przewaga krakowskiej Wisły nad drugim w tabeli Widzewem prawdopodobnie zwiększy się dzisiaj do 15 punktów. Zawodnicy przygotowani już do wyjścia na boisko.
w tunelu oczekuje na nich maskotka krakowskiej drużyny, Smok Wawelski. Smok Wawelski też patrzył na zegarek i już widzimy trójkę arbitrów prowadzących to spotkanie. Tomasz Wójcki jako sędzia główny, pomagają mu na liniach asystent to Piotr Sadczuk i asystent drugi Andrzej Kuśmierczyk. Lekkim zaskoczeniem może być brak w składzie Krzysztofa Bukalskiego drużyny Wisły Kraków. Widzieliśmy go tutaj przed meczem, był nawet nie w dresie, nie był przebrany w dobrze skrojonym garniturze, tak więc dzisiaj Krzysztofa Bukalskiego na pewno nie zobaczymy w tym spotkaniu. Jeszcze raz sędziowie, Piotr Sadczuk, sędzia liniowy, drugi sędzia liniowy to Andrzej Kuśmierczyk i sędzia główny Tomasz Mikulski, cała trójka z Lublina. A w tej chwili hymn krakowskiej Wisły? Posłuchaj. W tej chwili rozpoczęło się spotkanie Wisły Kraków z Ruchem Radzionków. Przypomnijmy, te drużyny w tabeli dzieli aż 27 punktów, tak więc no, różnica jest naprawdę ogromna. W dotychczasowych spotkaniach, 20 spotkaniach tego sezonu Wisła zdobyła 52 punkty, a Ruch Radzionków zaledwie 25, choć faktycznie przegrywa spotkania różnicą jednej, dwóch bramek. Tych bramek ma niewiele straconych, bo tylko 22, strzelonych 27, no ale patrząc na to, co robią piłkarze Wisły Kraków, 48 goli strzelonych i tylko 15 straconych, świadczy to o tym, że naprawdę i linia defensywy, i pomoc, i tak samo i atak jest no po prostu najlepsza w kraju. Pater z autu, spokojnie, Kulawik, był Zając. Tu możemy się od pierwszych minut chyba spodziewać naporu na bramkę Dariusza Klytty. Wisła będzie chciała w efektowny sposób po raz kolejny pokazać się publiczności. Strzelić tutaj kilka bramek. Mówiliśmy o tym przegranym spotkaniu pierwszym z warszawską Polonią 1-3. Tu się nikt tego nie spodziewał. Potem już było dużo lepiej. No i pamiętamy spotkanie ostatnie z Lechem Poznań w Poznaniu, gdzie po wspaniałym widowisku Wisła pokazała, kto jest naprawdę najlepszy w kraju, kto potrafi strzelać gole nawet w tak trudnych warunkach przy 18 tysiącach publiczności, jaka przyszła na stadion Lech. Faulował Kałużny. Odrzutu wolnego Maria Janoszka. Nie, zostawi piłkę. Ale Ruch tutaj też nie ma nic do stracenia. Ruch może zaatakować, zagrać otwartą grę. Mi się wydaje, że czy przegra 0-1, czy wygra 1-0, to jest duża różnica, a tylko atakując może sprawić jakieś zagrożenie bramce Artura Sarnata. Jednak pamiętajmy o tym, że Ruch, mimo tego, że wydawałoby się zajmuje wysoką, bo siódmą pozycję w tabeli Ekstraklasy, to w wypadku przegranej w tym meczu spadnie no, już do tej strefy, która jest zagrożona spadkiem do drugiej ligi. Próbował strzelić Marian Janoszka. Przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce ten piłkarz właśnie strzelił jedyną bramkę dla Ruchu Radzionków w zremisowanym spotkaniu z GKS-em Bełchatów. Sarnat, Węgrzyn, Zając. Pomału nabiera tempa akcja krakowskiej Wisły. Konstruują ją pieczołowicie krakowiacy.
Na razie piłkarze Ruchu Radzionków zagęszczają pole na środku boiska. Nie chcą właśnie tutaj dopuścić do tego, żeby tymi długimi krzyżowymi podaniami uruchamiać Frankowskiego bądź Moskalewicza. Ale widać, w dalszym ciągu przewagę optyczną mają piłkarze Wisły Kraków. Rozgrywają piłkę spokojnie, już cała drużyna z Radzionkowa zepchnięta na własną połowę. Grają strefą, bardzo ładnie ustawione, widać to ustawienie 4-4-2 w zasadzie, chociaż może przesadziłem z tym 2, bo będą zagrali zapewne tylko jednym napastnikiem. Moskalewicz. Moskalewicz. Poradzili sobie z nim obrońcy Radzionkowskiego Ruchu. Za nami 4 minuty spotkania. Wisła Kraków na razie remisuje z Ruchem Radzionków 0-0. Rozgrzana już trochę publiczność, powiewają flagi na trybunach. Ale widać, że piłkarze z Radzionkowa będą chcieli grać tutaj może przez te pierwsze 15-10 minut otwartą grę, zobaczyć na co stać Wisłę. Myślę, że na pewno cały mecz zagrają otwarci, zagrają wyrównaną grę, ponieważ to była na jesieni pierwsza drużyna, która pozbawiła Wisłę punktów. Rafał Jarosz, ale przegrał pojedynek z Grzegorzem Nicińskim i już rozpoczyna Wisła od własnego pola karnego. No tak, spokojnie rozgrywają piłkę, chociaż teraz lekki błąd naprawiony przez Marka Zająca. Wybija piłkę Robert Sierka. Rafał! Kulawik. Rozejrzał się spokojnie do Kałużnego. Raz Bogdan Zając. Jest Ryszard Czerwiec. Konstruktor wszystkich groźnych akcji Wisły Kraków. Czerwiec i Kletta, spokojnie. Wygania swoich kolegów z drużyny z pola karnego, właściwie z połowy. Wiedząc chyba doskonale, że najlepszą obroną jest atak. Jarosz w starciu z Bogdanem Zającem. Wygląda to bardzo groźnie. Oj, trzymają się za głowę. Bardziej chyba takie przypadkowe starcie. No, ale wygląda to naprawdę niewesoło. Nie jestem pewien, czy Bogdan Zając w tym starciu nie faulował rywala. Są kapitanowie obu drużyn. Przy głównym arbitrze tego spotkania Tomasz Mikulski rozmawiali zapewne. Może żeby utemperować trochę te nastroje. Obydwaj piłkarze już się podnieśli, z tym, że Rafał Jarosz opuścił plac gry. Jest opatrywany poza linią boczną boiska. Ale chyba wszystko w porządku, już wraca do gry i rozpoczęła Wisła. Po rzucie sędziowskim wywalczyli piłkę Wiślacy. Ciński. Czerwiec. Zając szuka partnerów, nie bardzo ma komu zagrać. Dobrze strefą grają piłkarze Radzionkowa. Może teraz prawa strona boiska, wysokość pola karnego. No może to zaskoczyć bramkarza Ruchu Radzionków, czy będzie gol? Nie. Od rzutu rożnego rozpoczną Wiślacy, a w kierunku narożnika już biegnie Ryszard Czerwiec. Było tu trochę zamieszania, no trochę brakowało. I pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu, a za nami 7 minut meczu, nadal 0-0. Czerwiec, jak będzie bił piłkę wysoko, jest bramka, gol! Na krótki słupek zaskoczeni wszyscy piłkarze i także z bramkarzem Dariuszem Klytą. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, wpadła do siatki, tak więc... A bramkę dla... Popatrzmy raz jeszcze. Wisły Kraków strzelił Marek Zając. Chyba trochę źle ustawiony był tutaj Kletta, chociaż zasłonięty nic nie mógł zrobić, proszę. No jednak mówiliśmy o tym, że Wisła gra spokojnie, rozgrywa piłkę na własnej połowie, ale wystarczy jedna akcja, podchodzi do piłki Czerwiec. Będzie chyba jeszcze mowa, będziemy mogli jeszcze znaleźć chwilę, żeby porozmawiać właśnie o tym zawodniku, dlaczego tego piłkarza nie widzieliśmy chociażby w spotkaniu ze Szwecją w Chorzowie, już nie mówiąc o spotkaniu na Wembley, bo tam wiadomo, że musieliśmy grać troszeczkę defensywnie, no ale
będzie chyba jeszcze czas i okazja, żeby poruszyć tę sprawę. A tymczasem po 8 minutach spotkania Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków 1-0. Ta bramka przypominała mi nieco bramkę, trzecią bramkę strzeloną przez Wisłę Kraków na tym stadionie Stomilowi Olsztyn. Tam również Czerwiec dośrodkowywał rzutu rożnego, również najszybszy w starcie do piłki był Marek Zając i też głową strzelił trzecią bramkę Stomilowi. I znów akcję rozpoczyna Czerwiec. Teraz już spokojnie do tyłu, do Zająca. Piłka przed polem karnym, znów będzie groźnie. Ale czysto. Poradzili sobie obrońcy Radzionkowa i teraz wychodzą z kontrą. Jest ich trzech przeciwko czterem piłkarzom Białej Gwiazdy. Może być niebezpiecznie. No, odskoczyła piłka Rzymańczykowi, ale też odskoczyła jednemu z graczy Wisły Kraków. No, też ładny strzał. Miał pretensje Sarna do obrońców. No, pozostawili Jarosza zupełnie bez opieki, tak jakby myśleli, że już wybili piłkę, już uspokoili grę, ale nie tak do końca. Powoli robi nam się widowisko, za nami 10 minut meczu i już Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków 1-0. Przed chwilą groźną sytuację mieli właśnie piłkarze z Radzionkowa. Jak groźną drużyną jest Ruch Radzionków, przekonała się ostatnio chociażby warszawska Legia, która po strzeleniu bramki przez Mariusza Śródfę od razu straciła gola. No także piłkarze Lecha Poznań też mogą coś powiedzieć o tym, jak groźni są, szczególnie na własnym boisku piłkarze tego zespołu. Zając. Pater. Rozgląda się. Coś pola karnego. No nie bardzo miał komu zagrać. Strzelił bardziej piłkę na pole karne. A tam był doświadczony Tomasz Fornalik. Czekał jeszcze też na podanie. Tomasz Frankowski, ale nie doczekał się. W dalszym ciągu Wiślacy. Piłkę wrzucać będzie Kulawik. Coraz ciemniejsze chmury nad stadionem Wisły Kraków. Już widzimy niektóre parę parasoli na stadionie, tak więc chyba powoli zaczyna padać deszcz. Miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi to w rozegraniu obu zespołom dobrego widowiska. Albo ta burza po prostu przejdzie bokiem. Jeżeli będzie spotkanie wyglądało dalej jak teraz, to burza może przejść bardzo blisko bramki Dariusza Klytty. Węgrzyn. Czerwiec, spokojnie. Jest Moskalewicz. Czerwiec. Przedarcie przez trzech obrońców. No, ale na czwartym się skończył. Rzymańczyk. Konsekwentnie do przodu. Węgrzyn. Węgrzyna. Walczy o piłkę Jarosz. Czy wywalczy rzut rożny? No. Zaglądał się we własne nogi i już wychodzą Wiślacy. Nie daj! Myszor. Wyprzedził Mariana Janoszkę Grzegorz Pater. Marian Janoszka, kapitan drużyny z Radzionkowa, niezwykle doświadczony zawodnik. Niciński. Myszor. Coraz śmielej poczynają sobie piłkarze z Radzionkowa. Już dwóch, czterech, sześciu piłkarzy z tego zespołu na połowie. Wisły trochę za daleko. Strzał z około 30 metrów. Zupełnie niecelny. 13 minut spotkania poza nami. Wisła wygrywa z Ruchem Radzionków 1-0. Ale po strzeleniu bramki przez Białą Gwiazdę gra się nieco wyrównała. Do sytuacji może nie strzeleckich, ale już sprawiających zagrożenie Wiśle dochodzą piłkarze z Radzionkowa. Pater. Nie mogą się odkrywać tak jak właśnie w tej chwili. I nie ryzykował Andrzej Wróblewski.
Wybił piłkę na aut. Marek Zając, strzelec pierwszej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Jak na razie jedynej. Znów krótko do Kulawika. Jeszcze będzie okazja. Sędzia dopatrzył się faulu. Chyba słusznie Kulawik atakował nieprzepisowo jednego z obrońców. Wróblewski. Zwróćmy uwagę, gdzie już atakują piłkarze Wisły swoich rywali. Już na 20-30 metrze. Liczą na jakiś błąd. Faulowany Janoszka przez Kałużnego. Odrzutu wolnego ruch. Teraz ładne wrzucenie, ale brakowało precyzji. Zając. Kto dziś wygra? Znów próbował się przedzierać prawą stroną Marek Zając. A to trener, drugi trener Ruchu Radzionków, pan Jan Pietryga. Też chyba te zawirowania wokół prowadzenia drużyny z Radzionkowa mają wpływ na to, jak zespół gra, że strzela tych bramek niewiele. Też troszeczkę dziwna, niezrozumiała może w ten sposób decyzja prezesa klubu z Radzionkowa, który wysłał na urlop pierwszego trenera i powierzył funkcję prowadzenia zespołu właśnie panu Janowi Pietrydze. Domagają się rzutu wolnego piłkarze z Radzionkowa. A to Franciszek Smuda. Nie wiadomo. Trudno powiedzieć, czy jest zadowolony, czy jest... O, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Po tym ostatnim geście grymasie twarzy widzieliśmy, że ma chyba pretensje do swoich zawodników, że nie potrafią wykorzystać dogodnych sytuacji albo stworzyć takich sytuacji. Bo coraz lepiej, coraz odważniej radzą sobie gracze z Radzionkowa. Wróblewski. Nie bardzo jest komu zagrać. Wygrał chyba najgorzej jak mógł. Sierka nie złapał piłki, dotknął jej nogą i rozpoczyna Wisła. Że należy podkreślić, że jedyne punkty, jakie Wisła straciła do tej pory na wyjeździe, to właśnie zostawiła dwa punkty w Radzionkowie. No i pamiętajmy też o tym remisie 1-1 właśnie. Wydawało się, że Ruch Radzionków no może tutaj zrobić jakąś niespodziankę w lidze. Pamiętamy te wysokie zwycięstwa, chociażby z Widzewem na inaugurację. Nieco później z UKS-em, bądź to bądź jeszcze wtedy z mistrzem Polski. No ale jednak liga zweryfikowała umiejętności piłkarzy z Radzionkowa. Szczególnie te najlepsze kluby właśnie w tej drugiej fazie rozgrywek. Dużo pojedynków główkowych. Czerwiec przepuścił piłkę do Kałużnego. Trudno powiedzieć, czy przypadkiem dwaj piłkarze Wisły. Zobaczmy jeszcze raz. Zderzyli się właśnie w tym. Chyba tak. Tu niebezpieczne zagranie. To Tomasz Fornalik. Kto będzie uderzał i czy będzie uderzał? No daleki rozbieg, bierze. Nie widać go nawet na ekranie. Tu Czerwiec z paterem. Sprytnie. Czy będzie druga bramka? Jeszcze Kulawik! 2-0! Coś nieprawdopodobnego. Drugi stały fragment gry i druga bramka dla Wisły Kraków. 18 minuta spotkania i 2-0 dla Wisły Kraków. Tym razem kapitan drużyny Białej Gwiazdy Tomasz Kulawik. 2-0. Całkiem bezradni przy tym rzucie wolnym wydawali się piłkarze Rzeszowskiego Ruchu. A tu odbita piłka. Mocny strzał. Jeszcze piłka skozłowała, tak więc Sarnat, przepraszam, Klytta, nie mógł tutaj nic zrobić. Sarnat, patrzyłem na drugą stronę, bił mu brawo.
oczywiście swojemu piłkarzowi za to, że drugi raz wbił piłkę do siatki. Radzionków. Nie. Ale już przerwał całą akcję Nieciński. Daleko do Patera. Pater. Atakowany przez Sierkę. I Sierce udało się kupić tę piłkę na drugą połowę. Brawa teraz za zagrania dla Marka Zająca. Węgrzy. Kałużny potrafił uderzyć z daleka. Pomysł bardzo dobry, wykonanie nieco gorsze. Miał dużo czasu, mógł się ładnie złożyć, chociaż to przeszkadzał mu Andrzej Wróblewski. Moskalewicz stracił piłkę od wrzutu z autu Radzionkowianie. To Myszo. Szymiński. Do przodu, do Rzymańczyka. Piłka toczyła się po linii, nie opuściła pola gry. Dopadł do niej Zając i daleko do Frankowskiego. No Wisła w tej chwili może już sobie pozwolić na kontrolowanie gry, na spokojną grę. Januszka, ale stracił piłkę już Kałużny. Na prawą stronę tam jest Czerwiec. Znów dośrodkowanie, znów będzie groźnie. Strzelał tym razem Tomasz Frankowski. Do tej pory 15 bramek w lidze. Oczywiście w tym sezonie jeden z najlepszych snajperów. Wyprzedza go tylko Wichniarek z Wizewa, który ma do tej pory strzelonych 16 goli. Tak więc rywalizacja będzie trwała do samego końca. A wczoraj Artur Wichniarek nie strzelił żadnej bramki, natomiast dzisiaj wysoko. Franek ma szansę wyprzedzić Widzewiaka w tej klasyfikacji. Jeszcze będzie groźnie. No, zamknęli teraz w zasadzie na własnym polu karnym piłkarze z ruchu z Radzionkowa. Piłkarze Wisły, nic z tego nie wyszło. Janoszka. Szuka partnerów, zagrał do Myszora. Ten ładnie główką do kolegi z drużyny, ale nie doszedł do tego podania i rozpocznie Wisła Kraków. Uciński. Lawik. Janoszka od razu. Może teraz, może być groźnie. Strzał, pierwszy celny strzał na bramkę Artura Sarnata. No, po 22 minutach pierwszy strzał. A strzelał Robert Sierka. Groźny. Kałużny. Pater. Zając. Dużo akcji prawą stroną boiska. I te właśnie takie wrzuty na pole karne. Lekta. Dużo wyższy od gracza Białej Gwiazdy. Nie miał problemów i daleko. No ale tu tylko dwóch piłkarzy z Radzionkowa nie mogli sobie poradzić z rosłymi obrońcami Wisły. Frankowski. Znowu będzie groźnie. Na pamięć Marek Zając. Odrzutu z autu Kazimierz Węgrzy. Kulawik.
próbowali przyspieszyć troszeczkę piłkarze krakowskiej Wisły. I powiodło się i ruch Radzionków. To Rzymańczyk. Do Myszora, który bardzo ładnie z prawej strony tutaj zamyka, ale zamyka całą akcję, ale Bogdan Zając był na posterunku i wybił piłkę w aut. Fałował i to brutalnie Rafał Jarosz. Zwija się z bólu jeden z piłkarzy Wisły, to Radosław Kałużny, jeżeli dobrze widzę. No, czyżby to była jakaś groźniejsza kontuzja? Popatrzmy raz jeszcze. Tak, w tym wypadku sędzia mógł nawet pokazać żółtą kartkę. Wydaje mi się nawet, że sędzia powinien pokazać tę kartkę. Właśnie, ewidentny faul na nogi. Gruma z bólu na twarzy Radosława Kałużnego. A te brawa to dla Ibrahima Sandaja, który rozgrzewa się przy linii bocznej. No niestety, Radosław Kałużny jest zmuszony na noszach poza boisko. Już rozpoczęli grę piłkarze Wisły. No, mogło to się skończyć źle dla Sarnata i Węgrzyna. Znowu Węgrzyn, ale tym razem to on był atakowany. Daleko. Do Frankowskiego. Nie doszedł do piłki Frankowski, Zając. Przytomnie Januszko. Brawa dla Radosława Kałużnego. Myszow. Szuka graczy, szuka kolegów. Słusznie na drugą stronę. Sierka. Chyba takimi strzałami nie zaskoczy Artura Sarnata. Drugi raz próbowali, drugi raz z około 25 metrów. I już ten, który był przed chwilą faulowany. Radosław Kałużny na pole karne. Ale są obrońcy. Bija piłkę Rzeźniewski. U kogo zagranie? Miało być do Frankowskiego, ale był na miejscu Andrzej Wróblewski. Odrzut z autu. Ciekawe, jaki wariant teraz przyjmą rozegrania tej akcji. Czy znowu na krótki słupek? Tak miało być, ale był tam oczywiście Dariusz Klytta. No, może teraz. Rafał Jarosz. Na pole karne wbiegają jego koledzy. W dziecinny sposób ugrany. A odebrał piłkę Marek Zając. Kolejny faul, tym razem faulowany Czerwiec. Piłkę ustawia Radosław Kałużny. Rozpoczęli. Za nami 27 minut pierwszej części spotkania. Wisła Kraków wygrywa z ruchem Radzionków 2-0. No, teraz może być groźnie. Trochę za daleko poleciała ta piłka. Rzymańczyk starał się jak mógł robić, co mógł, ale opuściła na plac gry. I od bramki Artur Sarnat, który dzisiaj rozgrywa setny mecz w pierwszej lidze. Jubileusz na pewno nie będzie chciał puścić bramki. Oczywiście jak w każdym innym, no ale to specjalne setne spotkanie w Ekstraklasie jakoś by chciał na pewno uczcić. Proszę, teraz widzieliśmy popis Janoszki. Co potrafi zrobić z piłką? To doświadczony, najstarszy zawodnik w drużynie ruchu Radzionków. Może on poderwie swoją drużynę do boju, do troszeczkę ostrzejszej gry, szczególnie właśnie tutaj, przed polem karnym Artura Sarnata.
Myszor. Jeszcze Myszor. Ładnie. Ach, składał się do strzału Józef Rzymańczyk. Ale w dalszym ciągu ruch, Sierka. Czy ogra dwóch Wiślaków? Proszę, proszę, co potrafi zrobić. Znakomicie. Bardzo ostro wyglądało to, ten strzał w zasadzie Tomasza Fornalika, który nie trafił w piłkę. Przewrócił się na ziemię, ale już się podniósł. Pater. Ma... Chciałem powiedzieć, że ma obok siebie dwóch kolegów, ale faulowany. Ja jeszcze po raz kolejny powiem, zastanawiam się, dlaczego sędzia nie pokazuje żółtych kartek. O, w końcu teraz. Słuszna decyzja sędziego. Pierwszą żółtą kartkę otrzymał Tomasz Fornalik. Było już tych zagrań kilka. Mieliśmy też już zawodnika poza boiskiem znoszonego. Tak więc najwyższy czas. Pierwszą żółtą kartkę otrzymał Tomasz Fornalik. A to 30 minuta spotkania. Wisła Kraków prowadzi nadal z ruchem Radzionków 2-0. Znów będzie zapewne niebezpiecznie pod bramką Dariusza Kletty. Wyskakiwał tam Tomasz Frankowski. Trochę zabrakło centymetrów i wychodzą z kontrą goście. Jarosz. Rozgląda się nie bardzo, jest komu zagrać. Musi grać do tyłu. Wróblewski. Ale proszę, jaki pressing od razu. Piłkarze Wisły atakują rywali. Nieporozumienie. Niedokładnie teraz Ryszard Czerwiec do Tomasza Frankowskiego. Szymiński. Czas! Uważaj z tyłu! Podobnie Marek Szymiński. Widzieliśmy tutaj zrezygnowanego Mariana Janoszkę, kapitana ruchu, który rozłożył bezradnie ręce, patrząc, jak podaje do niego kolega. Przekosz Niciński, odrzutu z autu. Komu zagra, czy Kulawikowi? Nie, wybrał inny wariant. Ostro atakowany Moskalewicz, teraz Sąd zaatakował. Będzie szansa na kontrę. Ponownie bardzo brzydki faul. Zwija się z bólu Kulawik. Sędzia musi to wkroczyć. To, co się stało. Zwróćmy jeszcze raz uwagę. Bardzo brutalne wejście. No, to może się skończyć nawet czerwoną kartką. Czerwiec i od rzutu rożnego rozpoczną Wiślacy. Ale dobrze, potrzebny jest piłkarza Wisły. Wisła to jest potęga. I już biegnie do narożnika zawodnik z numerem 10. Ryszard Czerwiec na boisku, jest już także Kulawik. Tak więc 11 na 11. Znów wysoko. Jest, będzie! Już chciałem powiedzieć, że będzie groźnie. Było groźnie, ale przyleciała no, pół metra nad bramką. Grzegorz Niciński ładnie się złożył. Wyskakiwało jeszcze kilku jego kolegów do tego dośrodkowania. Ponownie Niciński. Teraz Dołużny. Będzie znów niebezpiecznie. Będzie strzał, trzecia bramka. Nie ma. Tomasz Frankowski. Łapie się za głowę. Bije brawo. Za to podanie. Fakt, że przedniej marki. Popatrzmy raz jeszcze. No, to chyba zabrakło zimnej krwi. Miał przed sobą tylko Dariusza Klytę. Już wydawało się, że będzie piłka w siatce. A tymczasem po 33 minutach
Wisła prowadzi 2-0, ale tych sytuacji naprawdę stworzyła kilka, bardzo dogodnych. Tak pewny był Tomasz Frankowski tego, że strzeli tę bramkę, że aż nie strzeli. Tak, ale nie załamują się Wiślacy, bo nie mają przecież czym, prowadzą 2-0. Kulawik przed polem karnym do Frankowskiego, znowu Kulawik, czy będzie trzecia bramka? Bardzo ładnie zachował się Klytta, skrócił kąt. Znów dwójkowa akcja, popatrzmy raz jeszcze. Odrzut od bramki rozpoczną piłkarze Radzionkowskiego Ruchu. Dariusz Klytta, który ma za sobą pierwszoligowy, mimo że Ruch jest beniaminkiem, ma za sobą pierwszoligowe występy już w Górniku Zabrze. Frankowski szuka dla siebie miejsca. W ostatniej chwili Andrzej Wróblewski. Kolejny rzut rożny. Po raz kolejny będzie niebezpiecznie pod bramką Dariusza Klytty. Ale widać, jak szybki jest Tomasz Frankowski. Czerwiec patrzy, gdzie zagrać piłkę. Znów wysoko. I jeszcze będzie groźnie. Jeszcze jeden strzał i gol! Wspaniała bramka Grzegorza Patera. 35. minuta spotkania i 3-0. Atomowe uderzenie z 18 metrów. Jedyny wychowanek w krakowskiej drużynie. Odwdzięcza się w tej chwili swojemu klubowi. Trzecia bramka, 3-0 w meczu Wisła Kraków, Ruch Radzionków. I odwdzięczył się także publiczności, która przyszła tutaj na stadion mimo nie najlepszej pogody. No, Wisła prowadzi już 3-0 i staje przed kolejną szansą na stworzenie groźnej sytuacji. No! Ciekawy jestem, czy zamierzone, czy po prostu zeszła piłka lekko z nogi, ale Klytta. Wisła to jest potęga. Musiał się naprawdę napracować przy tym strzale. Skalewicz. Kuralne śpiewy na trybunach. A kibicom pomaga speaker stadionu przy ulicy Reymonta. Będzie groźnie. Nie, tym razem bardzo dobrze defensywa Ruchu Radzionków. Po sobie nie mówić, każda drużyna, która tu przyjedzie, musi się liczyć z tym, że spotkanie będzie właśnie tak wyglądać. Wisła niby wolno, niby spokojnie, no ale jak dojdzie do jakiejś sytuacji strzeleckiej, to jest naprawdę bardzo groźne. I liczyć tylko na kontry, których no na razie tutaj piłkarze Ruchu mieli niewiele. Stanęli praktycznie dwóch, czterech, sześciu piłkarzy w jednym rzędzie przed własnym polem karnym. No już kompletnie zamknięci na własnej połowie goście. Tylko dwóch piłkarzy w okolicach środka boiska, czyli Jarosz i Rzymańczyk. Właśnie teraz Jarosz faulowany. Nafaulował Radosław Kałużny. Zając. Tak, tu walczy o piłkę Tomasz Frankowski. Szymiński. Szymiński nadal. No, nie ma komu zagrać. Pokazuje mu tam koledze, żeby zagrywał na drugą stronę, ale wybrał Myszora. I odrzut od bramki rozpocznie Artur Sarnat. Trzydziesta ósma minuta spotkania. Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków 3-0.
Janoszka, Fornalik. Przypomnijmy strzelców bramek. Pierwszą zdobył Marek Zając. Marek Zając, drugą Tomasz Kulawik. I trzecią Grzegorz Pan. Tak jest. Liciński. Kulawik. Przed pole karne do Szerwca. Jest teraz szansa na kontrę. Bąk. Do Fornalika. Ten do przodu. Rzymańczyk. Czy będzie kolejny strzał? Będzie groźnie. To był Rafał Jarosz, ale... Nieudana próba wymuszenia rzutu karnego, chociaż radzionkowianie wywalczyli rzut rożny. Robert Sierka. Tu widzieliśmy przez chwilę Pratura Sarnata. Soko. Jeszcze będzie groźnie. Myszor. Zeszła piłka z nogi. Ale było groźnie. Popatrzmy raz jeszcze. Trochę złe przyjęcie. Ale zdecydował się na strzał. Piłka ładnych kilka metrów przeszła bramkę Wisły. I ponownie Wiślacy. Był Wróblewski do przodu. Tam rośli obrońcy i pomocnicy Wisły wybijają gości z rytmu. Nie pozwalają przeprowadzić w zasadzie żadnej groźnej sytuacji oprócz tych dwóch strzałów. No chyba nie było groźniejszej akcji pod bramką Artura Sarnata. Tak, na razie Krakowianin zachowuje czyste konto. Ale walczą zawodnicy z Radziąkowa o jak najlepszy rezultat w tym spotkaniu. Ale muszą zaatakować, muszą się odkryć, żeby strzelić tutaj bramkę. Odkryli takie... się dwa razy i dostali dwa gole, tak więc poczekajmy, może coś ze stałego fragmentu gry wyjdzie w drużynie prowadzonej przez Jana Kietrygę. Dysiewski. No, czterech zawodników w murze. Jeszcze ostry strzał, ale był tam Radosław Kałużny. Otrafiony w klatkę piersiową Olgierd Moskalewicz, leży w tej chwili na boisku. Faktycznie. No, mógł strzał, ten strzał piekielnie mocny. Zaprzeć lech w piersiach. Potrzebne rozciąganie. Nabrać powietrza w płuca. Jest... 42 minuty za nami. Wisła prowadzi z ruchem Radziąków 3-0. Teraz Radziąków. Był wysoki Kazimierz Węgrzyn. A można powiedzieć, że przy tym rzucie wolnym niczym Rejtan własną piersią Olgierd Moskalewicz zagroził drogę do bramki Artura Sarnata. Od rzutu wolnego Wiślacy. Bogdan Zając. Węgrzyn ma trochę swobody. Do Moskalewicza, ten ofiarnie, na pole karne i jeszcze Węgrzyn, krótko do Kulawika i w to wszystko wmieszał się Janoszka. Ale z jaką łatwością ubierają piłkę Ślacy gościom. Popatrzmy, Kulawik i... A trzeba podkreślić znakomite podanie
Tomasza Frankowskiego. Szykuje się wiele goli. Po 43 minutach 4-0. Obym był złym prorokiem, ale patrząc na to, co prezentują piłkarze Ruchu Radzionków, może tu być tych bramek więcej i to więcej dla Wisły. No, po porażkach wczorajszych Lecha i Widzewa Wisła już chyba na dobre uwierzyła, że jest mistrzem Polski i gra jak na mistrza przystało. Tak, przypomnijmy, że Ruch Chorzów właśnie wygrał z Lechem 2-1, ale także warszawska Legia traci dystans do tej czołowej grupy, bo tylko zremisowała przecież z GKS-em Katowice i to na własnym stadionie 0-0. Ale także i warszawska Polonia, która przegrała w Szczecinie. Janoszka. No, tyłem do bramki nic nie zrobimy. Teraz ładnie. Jeszcze Myszor. Przepuszczenie piłki. Nikogo. Nikogo nie było. Ponownie kontra Wisły. Czerwiec. Ale odebrał. Nie traci piłki. Skalewicz ma dużo swobody. Może popatrzeć, gdzie są rywale i gdzie są koledzy z drużyny. Boczną siatkę. Kałużny. No dziwnie, że patrząc na poczynania Tomasza Frankowskiego, dlaczego ten zawodnik nie znalazł uznania w oczach trenera naszej reprezentacji Janusza Wójcika przy prędkości Wojciecha Kowalczyka, bezradności Andrzeja Juskowiaka. No ten zawodnik byłby na pewno ozdobą. I tak możemy wyliczać i wyliczać. Polskiej drużyny. Już 45. minuta spotkania na wojskowym zegarze. 4-0 Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków. I za chwilę pewnie pan Tomasz Mikulczyk zakończy to spotkanie, ale zanim... Jeszcze może być groźnie. Wojciech Myszor bardzo aktywny w tym spotkaniu. Jest wszędzie i pod bramką Sarnata, i pod własną bramką. Wyprowadza akcję prawą stroną. Szkoda, że nie ma wsparcia w kolegach. Jeszcze stara się Janoszka robić zamieszanie, ale nic z tego nie wychodzi. No teraz już będzie chyba przez te ostatnie kilkadziesiąt sekund wybijanie piłki. Czekanie na ten końcowy gwizdek. Może trener coś podpowie w przerwie, w szatni. Bo faktycznie grać z takim bagażem 4 goli, wyjść na drugie 45 minut, no można być zdeprymowany. Szczególnie jeżeli przegrywa się właśnie takie pojedynki. Moskalewicz. Jeszcze jest szansa na kontrę, ale tej szansy nie ma. Tomasz Mikulski zakończył pierwszą część spotkania, tak więc... Może ktoś nie uwierzy, ale Wisła Kraków po 45 minutach wygrywa z Ruchem Radzionków 4-0. Ciekawy jestem, co będzie w drugiej części spotkania. Dwie bramki Tomasza Kulawika. Strzały, jak widać, 5-2. W celnych strzałach. Tak. Ale aż 8 razy niecelnie strzelali piłkarze Wisły Kraków. Tylko 4 razy niecelnie piłkarze Ruchu Radzionków. Najważniejsze w statystyce na górze było to, że 4 po jednej stronie, a 0 bramek po drugiej. I faule. 9 Wisła, 10 Ruch. Kiedy możemy? Przed Państwem Artur Sarnat, bramkarz krakowskiej Wisły. Artur, to setny mecz w Ekstraklasie. Czy pamiętasz, ile bramek do tej pory puściłeś? No niestety, było ich tak dużo, że nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę. Dzisiaj czyste konto dobrze ci się gra? No mało interwencji, ale chciałbym te czyste konto dotrzymać do końca meczu. Artur, Ryszard Sarnat to? Napastnik. Twój ojciec? No naturalnie. Dlaczego nie poszedłeś w jego ślady? Jejku, nie wiem. Zawsze mi się podobała pozycja bramkarza i już tak zostało. Jesteś jednym z najbardziej renomowanych bramkarzy naszej Ekstraklasy. Czy masz jeszcze jakieś sportowe marzenie, które chciałbyś, żeby się spełniło, a do tej pory się nie spełniło? No miło mi za te słowa pochwały, ale nie czuję siebie takim znowu naprawdę bardzo dobrym golkiperem. A marzenie naturalnie, reprezentacja Polski, kadra, znaleźć się, wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. Myślisz, że Janusz Wójcik o tobie sobie przypomni? Chciałbym. Dziękuję ci bardzo. Mówił Artur Sarnat, a ja spotkam się z Państwem po krótkiej przerwie. Dostał ostatnio powołanie do naszej narodowej reprezentacji przez trenera Janusza Wójcika. Poznajmy go bliżej. Ryszard Czerwiec.
Pomocnik Wisły Kraków Ryszard Czerwiec piłkarską karierę rozpoczynał w Wiktorii Jaworzno. Potem grał w Zagłębiu Sosnowiec i łódzkim Widzewie. Najcieplej wspomina pobyt w Łodzi. Najpiękniejszy właśnie był ten okres po przyjściu trenera Smudy, gdzie nie przegraliśmy żadnego meczu przez całą ligę i zdobyliśmy puchar mistrza Polski. Swoją żonę Kingę poznał w Jaworznie. Mieszkaliśmy 50 metrów od siebie, także nie było, jak to się mówi, nie trudno było na siebie ten z siebie spotkać. Mają dwie córki, 3,5-roczną Julię i Wiktorię, która urodziła się miesiąc temu. Starsza kibicuje tacie. Julia co mecz jest, przychodzi na mecze, także jest bardzo, bardzo krzyczy tam na tatę, jak to się mówi, i strasznie kibicuje. No, w sumie mogę powiedzieć tak, że nie była dwa razy na meczu, akurat dwa razy z nim przegrali. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski z Widzewem Ryszard Czerwiec wierzy, że kolejne mistrzostwo będzie świętował w tym roku z Białą Gwiazdą. 38-letni Marian Ecik-Janoszka jest ulubieńcem całego Radziąkowa. Kibice o nim mówią, im starszy, tym lepszy. Jest kapitanem Ruchu Radziąków. Jest piłkarzem, który z roku na rok jest w coraz lepszej formie. Poznajmy, oto jego sylwetka. Im starszy, tym lepszy. Tak o 38-letnim Marianie Janoszce, popularnym Eciku, mówią kibice Ruchu Radziąków. Janoszka ma sposób na sportową długowieczność. Solidne przygotowanie się do treningu, trening na najwyższych obrotach, także zdrowie też dopisuje. Z żoną Ireną ma dwóch synów, Sebastiana i Łukasza. Ten drugi jest trampkarzem w Ruchu. Janoszka nie chce jeszcze kończyć kariery. Będzie grał, dopóki, jak twierdzi, zdrowie dopisze. Dla młodych piłkarzy ma radę, jak dobrze grać w piłkę. Trzeba systematycznie się przygotowywać do każdego treningu, na pełnych obrotach trenować i myślę, że efekty tego będą. Ulubieniec Radziąkowa wierzy, że w tym sezonie z Ruchem zajmie wysokie miejsce w tabeli. W Krakowie Wisła prowadzi z Ruchem Radziąków 4-0. Bramki to, na co kibice czekają na wszystkich arenach sportowych świata. Popatrzmy teraz, które bramki wybrali ze światowych boisk nasi komentatorzy. Ich zdaniem to najładniejszych 5 bramek. Ponownie Wisła Kraków, Ruch Radziąków 4-0. Dosłownie przed sekundką rozpoczęła się druga część tego spotkania. Wisła prowadzi 4-0 po bramkach Marka Zająca, Grzegorza Patera i dwóch kapitana drużyny Tomasza Kulawika. Jak można się było spodziewać, tutaj w Krakowie Wisła oczywiście jest faworytem w zasadzie każdego meczu. No ale to, co pokazała w pierwszej części spotkania, 4 strzelone gole i w zasadzie ani jednej groźnej sytuacji ze strony gości, no to może trochę zastanawiać. Mamy nadzieję, że po tych 15 minutach trochę otrząsnęli się piłkarze z Radziąkowa w szatni, rozmawiali z trenerem. Może on coś im podpowiedział, inaczej ustawił drużynę, choć faktycznie przy takim obrocie sprawy i przy tylu straconych golach w pierwszych 45 minutach trudno będzie tutaj mówić o wyjechaniu z Krakowa choćby z twarzą. No ale poczekajmy, przed nami druga część spotkania. Drugie 45 minut, na razie Wisła wygrywa 4-0. Ale nie rezygnują Wiślacy ze strzelania dalszych bramek. Czerwiec, tylko dlaczego środkiem? Był na lewej stronie Olgierd Moskalewicz, do niego można było zagrać piłkę, a tak przechwycili ją piłkarze Ruchu Radziąków i oni konstruują w tej chwili akcję. Rzymańczyk. Fornalik. I już Wisła. No, niecelne podanie. Chwaliliśmy tego piłkarza za ostatni występ tutaj w Krakowie ze Stomilem. Mówiliśmy także, dziwiliśmy się trochę, dlaczego trener kadry, skoro sam nawet mówił, że i Brzęczek, i Czerwiec są mniej więcej w tej samej dyspozycji, że jednak po tym, co pokazał Jerzy Brzęczek na Wembley, wiadomo, że strzelił bramkę, no ale też po jego błędach z Kols wbił nam 3. Dlaczego trener reprezentacji nie pokusił się, nie chciał dać szansy Czerwcowi w meczu ze Szwecją? Może byłoby zupełnie inaczej. Właśnie dlaczego nie zagrał chociażby Wichniarek? Wiadomo, że trener Janas chce mieć tego piłkarza w swoim składzie, bo przecież on też strzelił jedną z bramek w meczu młodzieżówek. No ale tych pytań się mnoży, tych pytań jest bardzo dużo. Do kolejnych spotkań eliminacyjnych trochę czasu. Miejmy nadzieję, że w końcu Polska Liga będzie się miała jakoś do reprezentacji, czyli ci, którzy grają w najlepszych polskich klubach, także będą występowali w naszej narodowej reprezentacji.
Moskalewicz. Tegoroczny nabytek krakowskiej Wisły. Widzieliśmy przed chwilą kibiców, nawet tych najmłodszych z flagami. Przychodzą na stadion. Dziś, przypomnę, jest około dwóch, no może 2500 osób na trybunach. Ale wróćmy na boisko. Czerwiec. Znów na krótki słupek, ale nie doszedł do piłki Tularyk. Zamknięci teraz na własnym przedpolu karnym piłkarze z Radzionkowa. Walczy tam ofiarnie Myszor. Z Nicińskim. Co będzie? I odrzut od bramki rozpocznie radzionkowski ruch. Mówiliśmy o tych niespodziankach właśnie w drugiej kolejce Ekstraklasy, w 20. kolejce Ekstraklasy, o wczorajszych spotkaniach, bo przypomnę, że dziś rozgrywane jest tylko właśnie to jedno. Było tych niespodzianek sporo. Jeżeli Wisła wygra to spotkanie, no to już dystans pomiędzy kolejnymi zespołami zwiększy się aż do 15 punktów. Tak więc odebranie tutaj tytułu mistrza Polski drużynie spod Wawelu chyba będzie w tym sezonie bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Kałużny. Jest Węgrzyn. Do Sarnata spokojnie. Bogdan Zając. Na boisku w drużynie Wisły nie zaszły żadne zmiany. A przypomnijmy, że na ławce rezerwowych są m.in. Dubiński, Kaliczak, Paluch czy Sanda. I on się rozgrzewał w pierwszej części spotkania. Wydawało się, że może wejdzie na boisko, ale jednak Franciszek Smuda nie dał mu szansy zaistnienia w dzisiejszym spotkaniu, bo ta maszyna Wisły Kraków naprawdę działa dziś perfekcyjnie. Zając faulował Rzymańczyk. Zobaczmy raz jeszcze. Bardziej takie atletyczne, zapaśnicze chwyty. Ale wszystko w porządku, już piłka w grze. Chociaż teraz sędzia pan Tomasz Mikulski z Lublina przerwał akcję i rozpoczną ją goście. Może teraz będzie groźnie? Jarosz, ale broni Sarnat. Po raz kolejny strzał, może mocny, ale w sam środek bramki. Widzieliśmy jak, z jaką lekkością Sarnat złapał piłkę, wnowił akcję. Popatrzmy raz jeszcze. Piłka zmierzała pod poprzeczkę, ale strzał był naprawdę nie tak groźny. Bogdan Zając, Węgrzyn, Marek Zając, strzelec pierwszej bramki dla krakowskiej Wisły. A przez chwilę jeszcze widzieliśmy powtórkę akcji Radzionków. I też chyba trudno powiedzieć, czy Wisła zwolniła w tych drugich 45 minutach, bo tak samo rozpoczęła pierwszą część spotkania i już po kilku minutach zdobyła pierwszego gola. Szukają słabego punktu w drużynie z Radzionkowa. Tych punktów słabych jest jednak w tym zespole sporo. Ale dwie bramki drużyna Górnego Śląska straciła w podstawowych fragmentach gry. Po rzucie wolnym i rzucie rożnym. Węgrzyn, Czerwiec! Atomowe uderzenie, ale obok bramki Dariusza Klyt. To strzelec Ryszard Czerwiec, ten, który nie dostał szansy gry w reprezentacji, a tu pokazuje, że naprawdę jest klasowym zawodnikiem. Potężne atomowe uderzenie, zabrakło kilkudziesięciu centymetrów. Sierka. Januszka szuka kolegów, ale znalazł najgorzej jak mógł Patera. Odrzutu z autu Wisła. Marek Zając. Pater. Ładna trójkowa wymiana. Pater, błąd. Znowu fauluje Radosław Kałużny.
potrzebne te protesty. Dalekie podanie do Janoszki. Ale obok Kazimierz Węgrzyk. Jeszcze Radzionków. Teraz prawą stroną boiska, tam jest Meszor. Bardzo aktywny jest ten prawy obrońca Radzionkowskiego Ruchu. Bardzo często włącza się do akcji ofensywnych swojej drużyny. Żmańczyk, jeszcze Janoszka. Szansa. Kolejne starcie w powietrzu. Po raz kolejny ucierpieli piłkarze obu drużyn, bo już mieliśmy w pierwszej połowie kilka takich właśnie zetknięć się w powietrzu. Tutaj na szczęście te głowy były od siebie daleko, nie było żadnej kontuzji. 55. minuta meczu. W dalszym ciągu Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków 4-0. Ale ci kibice, którzy przyszli tutaj w ten pochmurny dosyć dzień, czekają na następne bramki, które ich rozgrzeją. Wiślacy, Czerwiec do tyłu, spokojnie, Węgrzyn, Bogdan Zając, wszystko to dzieje się daleko od bramki Klyt, Marek Zając, Pater. Lela! To... Tak, nie chowaj się, to Franciszek Smuda, ciekawy jestem do kogo skierowane były te słowa. Ale już widać, że jest, no, musi być zadowolony z tego, co dzieje się na boisku, przynajmniej z wyniku. I będzie kolejna akcja, kolejna szansa. Pater. Jeszcze nie koniec. Czerwiec mógł przymierzyć, mógł uderzyć. Zagrał do środka, a tam byli piłkarze Ruchu Radzionków. No i znowu nie bardzo jest komu podać do przodu, bo tutaj tylko... Jarosz i Rzymańczyk. Tak to się musiało zakończyć. Na pewno nonszalancja Węgrzyna mogła się skończyć utratą piłki. Janoszka cofnięta aż pod własną bramkę. Próbuje gdzieś tutaj konstruować akcję swojej drużyny. Sierka. Przepuści piłkę Rzymańczyk. Czerwiec stracił piłkę. Rzymańczyk. Do Sierki, ale znakomicie Bogdan Zając. I odrzutu z autu Ruch Radzionków. Artur Sarnat. Przypomnę raz jeszcze, setny występ w Ekstraklasie. I jak na razie czyste konto w swym 400 występie. W tym setnym oczywiście występie, przepraszam. Chociaż życzę Arturowi Sarnatowi, żeby mógł obchodzić kiedyś jubileusz 400 występu w Ekstraklasie. Wisła, lewa strona, Czerwiec. Spokojnie, rozciągają grę Wiślacy. Bardzo dobrze Sierka. Rzymańczuk i kolejne zagranie niesportowe Radosława Kałużnego. No, ciekawy jestem, czy trener Pietryga zrobi jakieś zmiany w swoim zespole. Czy wejdą nowi gracze, którzy będą mieli więcej sił. I może nie będą tak podbici, przybici psychicznie tym, co dzieje się, szczególnie wynikiem, tym, co dzieje się na boisku. Może poderwą jeszcze swój zespół do gry. Albo do tego, aby stworzyć przynajmniej kilka różnych sytuacji. Bo faktycznie, no, w tym wypadku porażki, sytuacja Ruchu Radzionków będzie naprawdę niewesoła. Mając 25 punktów, znajdzie się w tej grupie spadkowej. Trudno będzie później szukać punktów. Bo wiadomo, że to już niedługo koniec ligi, ale teraz Ruch odważniej. Tam był jeszcze Janoszka. I już Wiślacy, Czerwiec. Odskoczyła mu piłka. Daleko do Kulawika. Spokojnie Klyta. Do Wróblewskiego. Narożnik boiska.
Zrzymańczyk. Isierka traci piłkę, a przechwytuje ją Bogdan Zając. Do Sarnata. Pokazuje się w środku Ryszard Czerwiec, aby do niego zagrać piłkę. Jest też Moskalewicz, ale w tym zagęszczonym środku pola trudno w tej chwili skonstruować akcję krakowskiej Wiśle. Cała drużyna z Radzionkowa cofnięta na własną połowę. Już nikt nie wychodzi poza tą białą linię, bo te akcje Wisły są coraz groźniejsze w drugiej części spotkania. Wysokie dośrodkowanie. Nikogo nie było. Janoszka. I znów osamotniony Rafał Jarosz z numerem 7. Właśnie do niego zagranie, ale jest przy nim Bogdan Zając. Biega na pole karne Janoszka. I spokojnie serwis. Zabrakło szybkości, zabrakło precyzji. 60. minuta meczu. 4-0 dla Wisły. Teraz błąd. Frankowski do tyłu. Do Czerwca. Kałużny. Ma dużo miejsca, dużo swobody. Tu jest Pater. Ośrodkowuje. Po raz kolejny piłka pada gdzieś na 14 metr. Tam nie ma nikogo, nikt nie zamyka tej akcji. W zasadzie wszystkie akcje Ruchu rozpoczynają się od kapitana Mariana Janoszki. Ale jeden Janoszka meczu nie wygra. Tak widać, że Ajcik niestety odstaje umiejętnościami od reszty drużyny. Faulowany na plus. Oczywiście na plus. 38 lat, w dalszym ciągu wspaniała dyspozycja. W dalszym ciągu żywy, ruchliwy. Brakuje właśnie chyba jeszcze jednego pomocnika i może kogoś w napadzie, żeby ta maszyna z drugiej strony właśnie w Radzionkowie zaskoczyła i żeby ta drużyna była mocna, tak jak na początku. I mamy pierwszą zmianę w tym meczu, o której już mówiliśmy, że być może będzie. Na boisko wszedł z numerem 13 Roman Cegiełka. A zszedł z numerem 9 Józef Rzymańczyk. Tymczasem Czerwiec i Moskalewicz. Kto? Moskalewicz, ale... Na wiwat. Wysoko ponad bramką krakowskiej Wisły. Nieco mniej emocji w tym pierwszym kwadransie drugiej części spotkania. No ale na pewno ta pierwsza połowa kosztowała dużo zdrowia zarówno jednych, jak i drugich. 4 gry bramki w ciągu 45 minut. Nawet na własnym stadionie to nie lada sztuka. Czerwiec. Aktywny, ruchliwy. Komu zagra piłkę do Patera? Nie sięgnął piłki Grzegorz Pater. A drużyna Ruchu Radzionków bardzo często porównywana jest do hiszpańskiej drużyny, baskijskiej właściwie drużyny Athletic Bilbao, bo w Radzionkowie grają sami gracze urodzeni na Górnym Śląsku. Tak samo jak w Bilbao, w Athleticu Bilbao grają sami Baskowie. Kiedyś z drużyną właśnie Athletic Bilbao spotkał się, ale może o tym za chwilę, spotkał się Lech Poznań w Pucharze Klubowych Mistrzów. Niestety wygrał u siebie 2-0, ale na wyjeździe aż 0-4. Ale to dawne czasy, lata 80. Tymczasem Zając. Piłka przeleciała nad wszystkimi i trafiła do Moskalewicza. Sędzia uważa, że nic nie było. Piłka rzucana będzie z autu, ale leży na boisku i Wiślak, i zawodnik z Radzionkowa. Widzimy tutaj masażystów, lekarzy. Pomoc nie będzie potrzebna. A zderzyli się Myszot z Nicińskim. Jest szansa dla gości. 3-4. Już w tym momencie Cegiełka. Szanse i siły się wyrównały.
Będzie to środkowanie. Jeszcze, jeszcze. Poprzeczka. Podciągnął z tą piłką jeden z zawodników gości. A był to chwalony przez nas kilkakrotnie już Wojciech Myszor. No drugie takie dośrodkowanie. Ni to dośrodkowanie, ni to strzał, który mógł zaskoczyć Artura Sarnata. Popatrzmy raz jeszcze. O, tak. No zabrakło kilku centymetrów. Piłka wtoczyłaby się do siatki Wisły. Ale nie. I po 64 minutach w dalszym ciągu po stronie Wisły 4 gole, po stronie Ruchu z Radzionkowa nie ma gola. Zmieniły się nieco trybuny. Bo kierownik drużyny Wisły podszedł do rozgrywającego się Ibrahima Sandeja i prawdopodobnie on za moment wejdzie na boisko. Po długiej kontuzji ten ulubieniec krakowskiej publiczności w końcu wystąpi ponownie w barwach Białej Gwiazdy. Wracamy na boisko. Nikt nie atakuje Węgrzyna, ma dużo swobody. Tak samo jak teraz Czerwca. Cegiełka, Sierka, wszystko zakończyło się na Marku Zającu. Czerwiec, Frankowski. Jeszcze utrzymał się przy piłce, ale chyba piłka wyszła poza końcową linię. Nie, dośrodkowanie. I wychodzą Radzionkowianie. Sierka. Ale za wolno, za wolno. Cegiełka. Faulował Tomasz Frankowski. A faulowany był Marek Szymiński. Tak jest, chodzi jednak na boisko Sunday, to o czym mówiłeś. Opuszcza je Olgierd Moskalewicz. Więc będzie miał szansę pokazania się publiczności w Krakowie dziś Ibrahim Sunday. A powiedzmy, że jest to jego dzień, bowiem po angielsku Sunday oznacza niedzielę, a taki dzisiaj dzień ma. Roman Cegiełka wpuszczony przed chwilą na boisko. Ma na pewno duży zapas sił. Ale czy też ma pomysł na to, jak rozmontować defensywę Wisły Kraków? Odrzut z autu. Ruch Radzionków. Cegiełka. Jarosz. Najbardziej aktywny. Ładnie. Będzie szansa, ale pierwszy kontakt z piłką Sandeja i uratował swój zespół przed groźną sytuacją, do której mogło dojść. Sparował piłkę i od własnej bramki rozpocznie Artur Sernat. 67 minuta meczu. 4-0 dla Wisły. No i jak na razie nie zanosi się na to, żeby wynik ten uległ zmianie. Wisła troszeczkę spasowała, a Ruch gra w swoim stylu z pierwszej połowy spokojnie. W tej chwili Sunday. Nienaganne wyszkolenie techniczne. Czerwiec. 3-4 z wody. Kałużny potrafi uderzyć z daleka. I od bramki Dariusz Klyta. Znów Sunday. Czerwiec. Niebezpieczne zagranie Kazimierza Węgrzyna. Ibrahim Sunday nosi na koszulce numer 13. Taką też datę będziemy mieli już za dwa dni, we wtorek.
a jest to data, ostateczna data udzielona PZPN-owi przez FIFA. Do tego czasu PZPN ma wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości, wszelkie wątpliwości związane ze zwołaniem nadzwyczajnego zjazdu wyborczego, którego tu zjazdu domaga się FIFA. A tą decyzję czekamy już ponad 260 dni. Nikt nie może się zdecydować, nikt nie chce podjąć decyzji. Może być groźnie? Było groźnie, ale tylko przez chwilę. Wracając do tego tematu, dopiero właśnie za dwa dni może być groźnie, jeżeli chodzi o sankcje nałożone na Polski Związek Piłki Nożnej, czy na działaczy, czy na prezesa Jurowicza. Tak, kiedy rozmawiałem z Andrasem Herenem, rzecznikiem prasowym FIFA, powiedział, że możemy się nie obawiać sankcji spotkania polskiego futbolu. Kulawik i Klytta. Ale te same słowa wypowiadał rzecznik PZPN-u Tomasz Jagodziński, że też żadne sankcje nas nie spotkają, tak więc kto tu ma rację i jak to się wszystko zakończy, musimy poczekać. No ale rzecznik PZPN nie wykluczył jednak możliwości sankcji wobec działaczy czy też prezesa Dziurowicza. Kolejna zmiana, tu mamy z numerem 30, to Sławomir Paluch, przygotowany do wejścia na boisko. A przypuszczalnie, jeżeli jest przy boczej linii Paluch, boisko opuści Grzegorz Patryk. Oczywiście wszystko w sferze przypuszczeń, ale obydwaj grają na tej samej pozycji. Już jakby bez wiary piłkarze z Radziotkowa. Mało tych groźnych akcji. Wydawało się, że Cegiełka, który wszedł na boisko kilkanaście minut temu, poderwie drużynę do walki. Kilka akcji lewą stroną przeprowadzonych przez tego piłkarza, ale z tego nie wyszło. Czerwiec. Trzech Wiślaków. Może być groźnie. Ławik. Nie chce się zgodzić z decyzją sędziego, ale chyba jednak odpychał. Chyba jednak odpychał Żumańczyka. Odrzut do wolnego ruchu Radzionków, a w tym momencie dojdzie do zmiany. No wywołałem, miałeś raz tą zmianę. Miałeś rację, schodzi Pater, wchodzi Paluch. 27 minuta drugiej połowy. Przypomnijmy, to strzelec trzeciego gola dla Wisły w tym spotkaniu. I chyba najładniejszej bramki tego meczu jak do tej pory. Opłaca się jednak przycisnąć Wiślaków, bo właśnie popełniają błędy, tak jak popełnia je każdy piłkarz. No, zwłaszcza po 70 już w tej chwili prawie dwóch minutach gry. Zdecydował się na strzał Szymiński, ale będziemy mieli kolejną zmianę. Jacek Trzeciak wchodzi na boisko, a opuścił ją grający z numerem 8 Grzegorz Bąk. To 28 w tej chwili minuta drugiej połowy spotkania. Czerwiec, odskoczyła piłka, ale znakomicie zagranie piętą. Sunday. Do środka, tam jest Kulawik, tam jest też i Frankowski. Spokojnie Zając, do Węgrzyna. Jest niepilnowany Kulawik. Brał inne rozwiązanie do Kałużnego, ten do Czerwca. Paluch, Zając. Dośrodkowanie, Kulawik! Prosto w bramkarza, ale ładnie złożył się do strzału. Podoba się to publiczności. Popatrzmy raz jeszcze. O! W zamieszaniu prostym podbiciem uderzył piłkę, no i Klytta z
największym trudem obronił. I już piłka w narożniku. I już po raz kolejny, rzut rożny, wysoko bita piłka! Wybija piłkę Czesław Wrzesiński, prawie z linii bramkowej. Tutaj chyba Dariusz Kletta popełnił błąd. Piłka wyleciała mu z rąk. Widzimy rezultat. Wisła, Ruch Radzionków 4-0. Myślę, że ci, którzy przyszli tutaj na stadion w Krakowie przy ulicy Reymonta, nie czują się na pewno zawiedzeni. Cztery bramki padły na innym stadionie w Zabrzu, tam Zagłębie zremisowało z Górnikiem 2-2. W innych spotkaniach mniej goli. Tak więc możemy być chyba zadowoleni, że mamy dobre widowisko, szybki spektakl. Tylko szkoda, że bramki wpadają do jednej siatki. No ale widocznie taka jest różnica klas, już nie mówiąc o pozycji w tabeli i punktach zdobytych. Może teraz jednak poderwał się zawodnicy z Radzionkowa. Ale po raz kolejny strzał z około 30 metrów. Za lekki. Rzut z autu dla Wisły. Próbował uruchomić całą akcję prawą stroną boiska Radosław Kałużny. Z autu Sławomir Paluch, który przyszedł do krakowskiej Wisły z Odry Wodzisław. Sunday. Na razie oprócz driblingów nie pokazuje nic wielkiego, ale to też się podoba publiczności. O, chociaż teraz będzie groźnie! Poprzeczka! Tomasz Kulawik. A wszystko po podaniu Sandeja. Popatrzmy raz jeszcze. Przepięknie złożył się do tego strzału, chociaż troszeczkę uciekła mu ta piłka. Jeszcze raz, zaczął Czerwiec, później Sandej. Popatrzył, gdzie jest kolega z drużyny. I jeszcze raz, atomowe uderzenie. Gdyby trochę niżej, byłoby 5-0. To właśnie kapitan Wisły na naszych ekranach. Paluch. Czerwiec. Do Zająca. Ach, mało brakowało, a Marek Zając opanowałby tę piłkę. Kolejna zmiana szykuje się w drużynie Białej Gwiazdy. To Daniel Dubicki. Kolejny napastnik, który wchodzi na boisko, a wchodzi za Radosława Kałużnego. Dużo zmian w dzisiejszym meczu. No ale może sobie pozwolić trener Smuda na wprowadzanie zawodników, którzy grają rzadko, ponieważ wynik świadczy o przewadze. Chyba nie musi się już obawiać Franciszek Smuda tego, że to spotkanie przegra. Może stracić jedną, dwie bramki, ale chociaż patrząc na to, co dzieje się na boisku, trudno mówić, aby to spotkanie tak przebiegało do końca. Czerwiec. O, cofnął się. Dosyć daleko. Jakby oddał rozgrywanie piłki Sandejowi. Błąd w tej chwili Ibrahima Sandeja. Niedokładnie do Sławomira Palucha i odrzutu z autu Sierka. Cegiełka. Sierka. Brawo, Jarosz. Łączył się teraz Fornalik do akcji ofensywnej. Był Trzeciak. Oczywiście Jacek Trzeciak. Pomylili się teraz obrońcy Wisły. Nie skorzystał z tego Marian Janoszka. Aż kręcił z głową z niedowierzaniem, że zmarnował taką okazję. Faulowany Dubicki. Kulawik. Daleko. Trener Smuda. Do Nicińskiego. Nie opanował tej piłki Grzegorz Niciński. I odrzutu z autu Razionkowski Ruch. A tak jak powiedział nasz kolega Wojtek Słoń, Marian Noszka, jak wino, im starszy, tym lepszy.
O Boże, Boże, piłka, piłka. Obok Franciszka Smudy na ławce Wisły Zdzisław Kapka, Kazimierz Kmiecik, legendy krakowskiej Wisły i polskiego futbolu. Jest i Adam Musiał, legendarny obrońca polskiej drużyny narodowej. Radzionków, może być groźnie. Cegiełka. No, nie ma komu zagrać, musi cofnąć. Tak jest. Do Fornalika. No, dużo błędów teraz w defensywie krakowskiej Wisły. Dużo zamieszania. Czerwiec. Obok niego tylko Frankowski. Bogdan Zając. Sandej, ale znowu niedokładnie do Czerwca. Chwycił piłkę Paluch. Chyba faulowany, ale tego sędzia pan Tomasz Mikulski nie mógł widzieć, gdyż już był odwrócony do całej akcji plecami. Ale nie groźnie, nie zawodnicy nie mają do siebie pretensji. W ogóle cały mecz rozgrywany jest w raczej sportowej atmosferze, dużo twardej walki piłkarskiej, zaciętości, ale jak do tej pory tylko jedna żółta kartka, a ujrzał ją w 27 minucie spotkania Tomasz Fornalik. Znowu cegiełka. Kulawik, jest Dubicki. Rozejrzał się w tej chwili. Faulowany teraz przez Fornalika. Dubicki. I do końca meczu 10 minut. Wisła Kraków prowadzi z ruchem Radzionków 4-0. Jak do tej pory w drugiej połowie Wiślacy nie strzelili ani jednej bramki. Była poprzeczka, ale bramka nie padła. Zamknięci teraz na własnym polu karnym piłkarze z Radzionkowa. No już bardzo wolno poruszają się po boisku. Ci nowi piłkarze, którzy weszli na plac, starają się tak jak choćby teraz z trzynastką Roman Cegiełka. No ale nie bardzo ma komu zagrać. Właśnie, komu? Nikt nie wychodzi na pozycję. Teraz Jacek Trzeciak, też piłkarz, który wszedł w drugiej części spotkania. No, ładnie rozpoczyna się ta akcja. Ale niecelnie Robert Cierka i rozpoczynają Wiślacy. Paluch do Zająca. Ten dynamicznie na prawą stronę do Sandeja. Wychodzi Dubicki, tu wychodzi Paluch. Bardzo ładnie w to wszystko wymieszał się Czesław Wrześniewski i wybił piłkę na aut. A na naszych ekranach Sławomir Paluch. Co zrobi z piłką? Krótko. Dubicki. I Klytta. Asekurował tam wszystko Tomasz Fornalik. A Bogdan Zając był blisko całej akcji. Szykuje się jeszcze jedna zmiana w drużynie ruchu Radzionków. Tam już przygotowany do wejścia na boisko z numerem 14. O właśnie, ten piłkarz to Wojciech Grzyb, a zmienił Roberta Sierkę. Opuścił mu radę Robert Sierka, grający z numerem 11, a w jego miejsce dobry wszedł Wojciech Grzyb z numerem 14. Spalony, to chyba pierwszy spalony w tym spotkaniu, czy drugi. W każdym razie było ich niewiele. Od rzutu z autu. Jednak. Rozpocznie. Zobaczymy się na sędziego. Na sędziego liniowego. Podniósł chorągiewkę do góry. Wydawało się, że to spalony, ale jednak nie. Dubicki. Szybki piłkarz. O, faulowany. Niesportowe zachowanie. No, zawodnika, to było, który dopiero co wszedł na boisko. Na pograniczu pola karnego. Warto, abyśmy tę sytuację zobaczyli raz jeszcze. Bardzo ładnie zachował się tutaj Daniel Dubicki. Uciekł dwóm obrońcom. Tak, przed polem karnym. Faulowany Dubicki. Kolejna szansa dla Wisły. Tomasz Kulawik ustawił piłkę. Tam jest także Ryszard Czerwiec.
przed nimi Tomasz Frankowski. W środku leży na boisku Czesław Wrześniewski. Podbiegają do niego lekarz, masażysta. I sędzia każe Wrześniewskiemu opuścić plac gry, aby tam dokonać opatrzenia. Może dwóch, czterech, pięciu piłkarzy z Radziąkowa i jeden z Krakowa. Kto akurat będzie strzelał? Najniższy Tomasz Frankowski. Chyba Kulawik. Kulawik czy Czerwiec? Jeszcze sędzia poprawia mur, trochę za blisko. Wszystko nam się przedłuża. Kto? Kulawik! Prosto w nogi. Ale jeszcze nie koniec akcji. Tym razem pewnie Dariusz Klytta. 85. minuta meczu. 4-0. Wisła prowadzi z Ruchem Radzionków. Cegiełka do Jarosza. Trzeciak. Bardzo ładne uderzenie z daleka, z pełnego biegu. Ale Artur Sarnat nie dał się zaskoczyć. W tej chwili dalekim wykopem uruchamia akcję swojej drużyny. Januszka. Trzecia. Teraz przeniósł się na prawą stronę boiska. Szuka partnerów. A, niepotrzebnie chyba zgasił piłkę Wróblewski. Ale jeszcze Radziąków przy piłce. Czerwiec. Jarosz przechwycił tę piłkę. Trzeciak. Patrzy, gdzie są koledzy. Ale najwyżej wyskoczył Marek Zając. Autor pierwszej bramki meczu. Do końca spotkania około 5 minut, o ile sędzia nie przedłuży tego meczu. Wisła prowadzi z Ruchem Radziąków 4-0. Pewnie takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Choć poczekajmy, bo teraz szansa na kolejną kontrę. Idzie Sunday. Jest Dubicki, ale podniesiona w górę chorągiewka sędziego. Teraz się nie pomyliłem. Teraz był naprawdę i na pewno spalony. Wyraźnie Dubicki był na spalony. Widzimy Jarosz. Rezultat, widzimy czas. I widzimy, że teraz w akcji piłkarze Ruchu. Sędzia pokazuje grać dalej. Czerwiec. Czerwiec. Komu zagra? Sam? Zdecydował się na raj. Czy będzie piąta bramka? Gol! Gol! Ryszard Czerwiec. Grają do końca. Grają do końca. Mogli już pozostać na tych czterech strzelonych bramkach, ale nie. Piąta wpadła. No, tego dnia wspominać miło na pewno nie będzie. Dariusz Klytta. 5 wpuszczonych goli, ale to na pewno wielki dzień w Krakowie. Popatrzmy raz jeszcze. Ryszard Czerwiec. Techniczne zagranie. 5-0. Przeszedł wszystkich obrońców, popatrzył, gdzie jest Klytta. I spokojnie, sam środek. Tak więc 5-0, a do końca meczu około 4 minut. No myślę, że ta bramka spokojnie mogłaby się znaleźć w tym naszym wyborze 5 najładniejszych bramek. Bardzo podobna do bramki Jensa Jeremisa z meczu Niemcy-Finlandia. Tak, najbardziej mi utkwiła w pamięci bramka Amoroso. Brazylia-Japonia, też wspaniały gol. No ale to już zostawmy. Ważne to, co na boisku. 5 bramek, najwięcej w tej kolejce. Wszystkie strzelone przez jedną drużynę. Widowisko chyba stojące na niezłym poziomie. Mamy szczęście, bo zawsze jest tych bramek dużo tutaj na stadionie w Krakowie. Dobre mecze, mogą się podobać. Dobra publiczność i jeszcze grająca do końca jedenastka Franciszka Smudy. Cegiełka, nie rezygnują z honorowej bramki piłkarzy Ruchu. 2 minuty do końca. Frankowski do Czerwca. Czerwiec! Gol! Wspaniała bramka!
Ryszarda Czerwca. To jest 89. minuta spotkania. Ryszard Czerwiec, no jeżeli Ryszard Czerwiec prezentuje ten sam poziom, tak, co Jerzy Brzęczek. Mamy nadzieję, że słucha nas trener Janusz Wójcik. Panie trenerze, niech pan popatrzy, co z piłką robi ten piłkarz. Ryszard Czerwiec, reżyser gry krakowskiej Wisły. Jeszcze raz. A takie zagrania można patrzeć no po kilkanaście razy. A to publiczność, która chyba nie żałuje, że przyszła na stadion 6-0. No, dawno nie widziałem takiego spotkania, który pada 6 goli dla jednej drużyny. To już istny pogrom. Ciekawy jestem, co dzieje się teraz w Radziankowie, ale chyba nie jest za wesoło. Ale wszystko jest to konsekwencją tego, o czym mówiliśmy. Radziankowianie się odkryli, a teraz szansa Cegiełka niecelnie. Radziankowianie się odkryli, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Skończyło się to kolejnymi bramkami dla krakowskiej Wisły. Minuta do końca. Wisła Kraków, Ruch Radziąków 6-0. Może przypomnijmy strzelców, bo było ich dzisiaj sporo. Pierwszą strzelił Marek Zając, potem Tomasz Kulawik drugą, trzecią Grzegorz Pater, czwartą ponownie Kulawik, piątą Czerwiec i szóstą Ryszard Czerwiec. Tak więc 6-0. No niesamowite spotkanie. I dzięki tej szóstej bramce średnia bramek, jakie padały w meczach z udziałem Wisły Kraków w rundzie wiosennej wynosi równo 4. Do tej pory Wisła strzeliła tych bramek 48, tak więc dodat 6 już jest naprawdę dużo. Ale niestety tu w ostatniej minucie spotkania znoszony jeden z piłkarzy z Radziankowa. Na zegarze boiskowym jest już 90. minuta. Wszystko zależy teraz od tego, ile doliczy arbiter tego spotkania, pan Tomasz Mikulski. Czerwiec. Pod publikę. Jeszcze, jeszcze. Lubicki do tyłu, do Czerwca. Czyżby miał strzelić 3 gole w tym spotkaniu? Grają wyraźnie na tego zawodnika. Sunday. Faulował. Ale faktycznie faulował Czerwiec. Cały czas widzimy opatrywanego jednego z piłkarzy. To jest Czesław Wrześniewski. Przez masażystów. Widzieliśmy to na powtórce. Kilkadziesiąt sekund temu faktycznie wyglądało to bardzo groźnie. Kulawik. Jeszcze raz kapitan Wisły, Dubicki. No, nie przyjął tej piłki dokładnie. Jarosz. Już chyba wyczekują na końcowy gwizdek. Chociaż atakują czwórką. Jest tam Janoszka na polu karnym. Czy do niego będzie zagranie? Po raz kolejny, po raz trzeci, bardzo sprytne zagranie, tu w dalszym ciągu opatrywane. To chyba jest poważniejsza kontuzja, Czesław Wrześniewski. A to był ponownie Rafał Jarosz. Popatrzmy na tę sytuację, bo faktycznie po raz kolejny piłka otarła się o poprzeczkę bramki bronionej przez Sernata. Jeszcze będzie okazja. Cegiełka nie ma spalonego. Cegiełka. On zaplątał się w tych zwodach. Wyłuskał piłkę wraz z Zającem. Sunday. Rusza Czerwiec. Jest Frankowski. Na drugą stronę. Tam jest Dubicki. Do kogo zagra? Już spokojnie. Czerwiec. Ofiarnie. Dariusz Klytta. Sędzia patrzy już na zegarek. Jeszcze w tym momencie kończy się spotkanie Wisły Kraków z Ruchem Radziąków. I chyba no, spodziewaliśmy się tego, że Wisła wygra, ale że będzie aż 6 goli dla Wisły i ani jednego dla Radziąkowa, to chyba też można uznać za no, super sensację tej kolejki. 6 goli w jednym meczu. Wisła po spotkaniu w Poznaniu teraz udowodniła już definitywnie, kto jest najlepszą drużyną tegorocznego sezonu. Udowodniła również, że porażka pierwsza na wiosnę na tym stadionie z Polonią Warszawa 1-3 była przypadkowa. Popatrzmy, 6 bramek
12 celnych strzałów, 10 niecelnych. 6 rzuty rożne, 5-1, tak widzimy jaka jest przewaga, była przewaga Wisły nad Ruchem. Spalonych nie było. Żółte kartki, jedna dla Ruchu, faule dosyć sporo, 20 po stronie Wisły i 14 po stronie Radzionkowa. Tak, ale to były te faule Radosława Kałużnego, niegroźne. Wisła Kraków, Ruch Radzionków, 6-0. Nasz reporter Magoś. Kibic krakowskiej Wisły i polskiej piłki nożnej. Panie Janie, Wisła dzisiaj wygrała 6-0 z Ruchem Radzionków. Czy pańskim zdaniem to już jest drużyna europejskiego formatu? Wie pan, drużyna europejskiego formatu nie wygrywa z Ruchem Radzionków, tylko wygrywa z Parmą, z Juventusem. Ja zresztą powiem, że ja tu mieszkam naprzeciwko Błoń, szedłem na mecz i chciałem, żeby ci chłopcy z Radzionkowa wywieźli remis z mojej drużyny. Ja jestem oczywiście zadowolony, bo że wygraliśmy 6-0, natomiast umyka mi adrenalina na tych meczach, dlatego że jest różnica, wyraźna różnica klasy. I szkoda, że Radzionków, który jest taką drużyną z dawnych czasów, z tym Janoszką, z tym, że nie zremisował, albo że nie znalazł się pięknie niż w tym meczu. Dlatego, że ja kocham sport w ogóle. Także lubię i Radzionków, i Wisłę Kraków, a no to, co zrobił Czerwiec w przedostatniej bramce i w ostatniej, to coś cudownego zupełnie. Idę mu pogratulować. No właśnie, bo Ryszard Czerwiec był powołany do reprezentacji. Jak pan myśli, czy gdyby w reprezentacji Polski zagrał cały skład Wisły Kraków, czy zagralibyśmy lepiej z Anglią i Szwecją? To nieprawda, to się nie sprawdza w ogóle. Wie pan, to już takie próby były z Dynamem Kijów i tak dalej, nie. Natomiast skoro mówimy o reprezentacji, to powiem panu, że jedyny mecz, z którego wyszedłem pierwszy raz, mam nadzieję, że jedyny w życiu, to był mecz ze Szwecją. Olaf Lubaszenko przyjechał tutaj do mnie, wziął mnie do Chorzowa i 35 minut przed meczem wyszedłem, dlatego że ja nienawidzę, jak mnie lekceważy 10 mężczyzn naraz, czy nawet 11. To był mecz pełen, do którego można czuć tylko pogardę, bo przegrana nic nie oznacza, tak jak wygrana nic nie oznacza. Oznacza jedno z pięknych na świecie, walka i chęć bycia kimś, a ci chłopcy nagadali się dużo o pieniądzach, a w gruncie rzeczy wykazali się prowincjonalnymi sercami, prowincjonalną... Dziękuję bardzo, mówił Jan Nowicki. Dziękuję bardzo.